Siemka, jeszcze przed rozpoczęciem filmu chciałbym Cię zaprosić na stronę Gry na Plus. Na tej stronie poprzez granie w gry możesz zdobywać punkty, które później możesz wymieniać na super nagrody. Zaczynając od doładowań PSC, poprzez skiny, karty podarunkowe, kończąc na kluczach do gier. Wystarczy chwilkę pograć i już można uzyskać fajne nagrody. Na stronie organizowane są różne konkursy i poboczne aktywności, za które możesz zdobyć szybko trochę punktów. W opisie macie link, z którego dostaniecie darmowe 100 punktów na start. Zapraszam Was serdecznie i przejdźmy do filmu. Hej, cześć, witajcie, witam w kolejnym odcinku z gry Drakensang Online. Jest to też kolejny odcinek maratonu. 45 łapek w górę pod tym filmem i kolejny będzie już jutro. Zachęcam do zostawienia łapki, subskrypcji, bo zbliżamy się do 500 subów. Zapraszam na Instagrama, na Discorda, linki w opisie. Zapraszam też do Bractwa, bo mamy już prawie 50 osób. Możliwe, że nawet gdy wy to widzicie, to już mamy właśnie maksymalną liczbę osób. No więc wtedy, jeśli macie 55 poziom, to piszcie, bo będziemy po prostu wyrzucać tych nieaktywnych oraz z tych z najniższym poziomem. Więc jeśli masz niski poziom, no to wbijaj jak najszybciej ten 55. No i dobra, przejdźmy do odcinka. Dzisiaj zaprezentuję Wam wszystkie moje postacie, jakie mam. No i zacznijmy od tego maga. Widzicie go na każdym z filmów. Tak się na razie prezentują statystyki. Może wejdę sobie z wróżką. Ja ogólnie gram z draganem, żebym miał próg prędkości. Ale no tak to wygląda. Z wróżką. Teraz cyk, z draganem. Na SC szarej. O, schowajmy ją. Cyk. Tak bez żadnej eski. Na zielonej tak to wygląda. Na niebieskiej tak. Fioletowej w ten sposób. No i na czerwonej cyk 65. A z wróżką no 66 tam. Nie za duża różnica. Więc tak to na razie wygląda. Dobra, może jeszcze itemki pokażę. Cyk. Zacznijmy od, wiadomo, amulet, płaszcz. I jedyną rzeczą chyba, o ile się nie mylę, do wymiany u mnie jest płaszcz, a inne mam w miarę spoko. Ja też myślę na zmianę hełmu, żeby sobie pójść w set wróżek. Ale dobra, na razie właśnie tak wygląda moja postać. Widzicie ją już nieraz, widzieliście, no więc nic specjalnego. Chodźmy może na kolejne postacie. No i tak, na tym koncie mam jeszcze 4 postacie. Tutaj jest Dwarf na 53, ale jego zostawimy na koniec, bo myślę, że jest najciekawszy on jak na razie. A teraz chodźmy rycerza Zakonu Smoka. Okej, no i taki sobie rycerz, dość mizerny, ile ty tam masz damage'u? 415, no nawet chyba nie ma co pokazywać, stworzyłem sobie takiego, no jest sobie nic specjalnego. Taka sobie zwykła postać, a nawet prezenty mam jeszcze z eventu zimowego. No spoczko. Kolejną postacią na tym koncie jest łucznik. Potężny, 96 damage'u. No, level 10, no mizerna postać. No tutaj w ogóle nie ma co pokazywać. Okej, no i to jest moje już inne konto. I tak, mam na nim tylko łucznika, na którym o, w ogóle jest, prowadzę to bractwo. No jest już północ, więc nie ma za dużo osób aktywnych, ale jak widzicie już coraz więcej osób jest, już jest naprawdę dość sporo. No i tu mam właśnie bractwo. Na tej postaci kiedyś myślę, że wbiję jakiś fajny poziom. 55, jakieś itemki sobie ogarnę, ale to w dalszej perspektywie czasowej. Ale myślę, że na tej postaci będzie można coś ogarnąć. No i tak, takowe statystyki, 670 damage'a. No też, no nic specjalnego, no zaledwie 32 poziom. I jako, że to jest inne konto, to tak samo nie mam rozszerzeń, więc to jest dość słabe. No ale tak to wygląda. Tak to właśnie wygląda. Tutaj cyk. W ogóle trujące opary za jeden dzień, o, i 12 godzin. O, to nie zwróciłem uwagi. No to spoczka. Więc taka kolejna postać. Teraz przejdźmy do Dwarfa, czyli myślę, że najciekawsze jak na razie postać, oprócz Mega oczywiście. Dobra, no i ta postać ma 53 poziom, więc tutaj no dużo wyższy. Nawet ma, wow, raz, dwa,
prawie no, dwie pełne sakwy i jedną wykupioną w jednej chyba raz, dwa, trzy, cztery, w jednej czwartej. No kiedyś myślałem, że w ogóle przerzucę się na Dwarfa i no już tak ostro tutaj sobie myślałem, żeby coś podziałać, ale później się zniechęciłem i tak to się skończyło. No i dobra, przejdźmy do statystyk. 3400, no tak średnio bym powiedział. Okej, okay, no ale najważniejsze to, żeby 55 level wbić i myślę, że nawet na tym odcinku to zrobimy, bo odcinek byłby za krótki, gdybym tylko pokazywał wam postacie, więc jeszcze postaramy się wbić 55 na tej postaci. Okej, okay, przejdźmy w takim razie do itemków. Tak to wygląda, mam jeszcze tą chorągię w bohatera, która leciała z Kali, więc no, dość ciekawe. Teraz ona może tylko z stołu warsztatowego, jak się płaszcze kraftuje, wypaść. No a ja mam cyk na taką o, na 25 poziom, siedzi sobie. No całkiem spożką, że ją mam. Dobra, no i jesteśmy już, powiedzmy, że półtora levela więcej. I tak, z fajniejszych rzeczy, jakie mi tutaj dropły podczas tego expienia, to jest ten oto pasek, nawet 2 złote bony, więc kozak. No i tak, już wam pokazuję, jak to wygląda. O nie, nie gadajcie, o, już myślałem, że przez przypadek questa wywaliłem. Tak to wygląda, tutaj pokonałem sobie 5 razy tego beracha, nawet dużo więcej. Tylko z tymi potworkami jest problem, bo mało ich leci, jeszcze tutaj muszę ich troszkę pokonać. Też na typku 4 zdobyłem sobie nawet brąz w grupach. Więc jak najbardziej spoko, odpalam sobie te bonusiki do expa. No więc myślę, że jeszcze no, z 2-3 przejścia na bonusach do expa i będę miał 55 poziom. Nie wiem, czy mogę coś jeszcze dodać. Damage tutaj zwiększył mi się, bo nie miałem po prostu dodanych tutaj punktów. Teraz się zorientowałem, więc 5300 mam tego damage'u aktualnie. No i dobra, wracam do farmienia po prostu expa. No i dobra, wracam do was z powrotem. Mam już 55 poziom. Udało się to wbić w końcu, ale kupieć niestety dalej nie odblokowałem. Tutaj jeszcze 100 potworków mi zostało. No dobra, trudno. No i udało się, no. Mamy ten maksymalny poziom. Myślę, że kiedyś w przyszłości, jak będę się nudził i na magu już na przykład nie będzie co robić, no choć to zawsze będzie coś tam można ulepszyć i tak dalej, ale na przykład nie będzie żadnego eventu ani nic, to będę mógł czasem na tego dwarfa wejść, coś tam pomyśleć, może udałoby nam się Q7 set zrobić, no można się pobawić tym, czemu by nie. Moje statystyki na ten moment to 5500, no i tak to na razie wygląda. No i co? To chyba tyle no w tym odcinku. Pokazałem wam te wszystkie postacie moje. Wbiliśmy sobie 5-5 na Dwarfie. Jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Zapraszam na kolejne materiały, może na poprzednie, jeśli jeszcze jakieś nie widzieliście. Dzięki, że oglądaliście. Trzymajcie się, no i do następnych filmów. Cześć!